O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Prezydent Suwałk po raz kolejny ogłosił lubiany przez mieszkańców konkurs pod hasłem Jest taki świąteczny czas. Zadaniem uczestników konkursu jest jak najpiękniejsze świąteczne udekorowanie swojej posesji w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych albo balkonów w przypadku budynków wielorodzinnych. Z uwagi na rosnące zainteresowanie konkursem zmienił się nieco jego regulamin, informuje Emilia Klejmont z suwalskiego ratusza. W tym roku w rywalizacji o tytuł najpiękniejszej posesji lub balkonu nie mogą brać udziału pracownicy ratusza, członkowie komisji oceniającej dokonania mieszkańców i laureaci dwóch ostatnich edycji konkursu. Komisja konkursowa oceni efekty iluminacji ogrodów, elewacji budynków, walory estetyczne dekoracji, oryginalność pomysłu, jego harmonię z otoczeniem. Podobnie jak wcześniej, mile widziane będzie zastosowanie barw i logotypu pogodnych Suwałk. Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej ratusza oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim. Termin składania zgłoszeń upływa 30 grudnia bieżącego roku.